Nie przypuszczałam, że zadzwoni do mnie ptak i powie, że fruwamy razem na tym świecie. I chociaż ja bez skrzydeł, a on bez ludzkiej twarzy, czytamy wspólnie ruch, lekturę istnienia. Marcin Luther mówił, że jeżeli możesz biec, to biegnij, jeżeli nie możesz biec, to idź, a jeżeli nie możesz iść, to się czołgaj, ważne, żebyś był w ruchu. I to już nam mówi, że ten ruch jest ważny, jest niejako tajemnicą istnienia. Podobnie mówi Bergson, kiedy mówi i pisze o Elan Vital, o tej sile, która jest wszędzie i przenika wszystko, która daje nam niejako energię do działania, które daje nam wolę. Przepraszam, stres mnie zjada. No i tutaj Ewa Lipska pokazuje coś bardzo ważnego dla nas. My mamy taką dość naturalną skłonność do antropomorfizacji świata, ale też do takiego antropocentryzmu. Uważamy, że my jesteśmy najważniejsi w świecie, że człowiek jest najważniejszy i bardzo często zapominamy o tym, że jesteśmy tylko jedną częścią wszechświata, częścią, która żyje w jakiejś harmonii z innymi częściami, że nie jesteśmy najważniejsi, że są też jeszcze inne istoty. Nie przypuszczałam, że zadzwoni do mnie ptak, mówi podmiot liryczny i stawia się niejako nie wyżej, zauważmy, od tego ptaka, lecz tak samo w roli istoty, która od tego ptaka nie jest wyższa, ale po prostu istnieje razem z nim w świecie. Tak mówi, że fruwamy razem na tym świecie i fruwamy, zauważmy, nie fruwamy w takim znaczeniu, że ptak, że motyl, że macha skrzydłami, tylko wręcz przeciwnie, żyjemy poprzez ruch, poprzez działanie. I chociaż ja bez skrzydeł, a on bez ludzkiej twarzy, pisze Lipska, ale tutaj też przez to podkreśla, że ja jestem bez skrzydeł, ty jesteś bez ludzkiej twarzy, żadne z nas nie jest istotą doskonałą, żadne z nas nie jest istotą doskonalszą od drugiego. I to wcale nie jest ważne, bo ja nie mam skrzydeł, ty nie masz ludzkiej twarzy, oboje istniejemy. Czytamy wspólnie ruch i to się właśnie zdaje być najważniejsze dla tego wiersza, bo zauważmy, że podmiot liryczny nie stawia się w sytuacji tylko człowieka istoty też, bo taka także, jako tego, który tylko działa, który tylko nadaje ten ruch, ale także jako tego, który ruch odbiera, czyli tego, który niejako żyje w harmonii ze wszechświatem, odbiera od niego sygnały, nadaje sygnały i poprzez ruch, poprzez działanie współistnieje w tym wszystkim, o czym bardzo często teraz zapominamy. Dziękuję bardzo.